Stworzycielu duchu przyjdź, nawiedź dusz wiernych Tobie krąg, niebieską łaskę zesłać racz, sercom, co dziełem są Twych rąk. Pocieszycielem jesteś zwan, i najwyższego Boga dar, Tyś namaszczenie naszych dusz, zdrój żywy miłość ognia żar. Ty darzysz łaską siedemkroć, bo moc z prawicy Ojca masz, przez Ojca obiecany nam, mową wzbogacasz język nasz. Światłem rozjaśnij naszą myśl, w serca nam miłość świętą wlej i w otłą słabość naszych ciał pokrzep stałością mocy swej. Nieprzyjaciela odpędź w dal i Twym pokojem obdarz wraz, niech w drodze za przewodem Twym miniemy zło, co kusi nas. Daj nam przez Ciebie Ojca znać, daj by i Syn poznany był, i Ciebie jedno tchnienie dwóch, niech wyznajemy z wszystkich sił. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Z Ewangelii według świętego Mateusza. 11 zaś uczniów udało się do Galilei, na górę, tam, gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Trzeci dzień nowenny przed uroczystością zesłania Ducha Świętego to jest owoc pokoju. A Ewangelia czytana dzisiaj w Kościele ukazuje nam uczniów, których pokój był zburzony. Ewangelista Mateusz zapisuje: niektórzy jednak wątpili. Uczniowie wątpili w to, że Chrystus zmartwychwstał. I to burzyło ich pokój. To ta wątpliwość, ta niepewność. Dlaczego uczniom tak trudno było uwierzyć w zmartwychwstanie Jezusa? Dlaczego nie wierzyli niewiastom? Mieli dużo znaków, dużo słów. Wielu przychodziło i mówiło im w Ewangelii Marka, Łukasza: widzieliśmy Pana, widzieliśmy Go. A oni cały czas wątpili. Mamy też świętego Tomasza, o którym mówimy, niewierny. Cały czas wątpią. Pamiętają, że Jezus im mówił: będę ukrzyżowany, zmartwychwstany. Ale wątpią, nie dają wiary. Dlaczego? Ksiądz Pawlukiewicz powiedział: uczniowie wątpili w zmartwychwstanie Jezusa, bo to oznacza, że trzeba wpierw uwierzyć w ukrzyżowanie. To jest prawda o tej wierze w zmartwychwstanie. Nowina o zmartwychwstaniu dla uczniów wcale z początku nie była nowiną dobrą. To była nowina przerażająca. Matko zmartwychwstał, to znaczy, że
Także trzeba się ukrzyżować. Są teraz na górze w niebo wstąpienia, a zatem, żeby wejść na górę w niebo wstąpienia, to najpierw trzeba iść na górę ukrzyżowania, na górę Golgoty. Nie da się przejść do zmartwychwstania, pomijając ukrzyżowanie. To znaczy, że droga do zwycięstwa wiedzie przez porażki. To znaczy, że się trzeba nawracać, że trzeba rezygnować z siebie, ze swoich egoistycznych planów, z pychy, z grzechów, ze swoich marzeń czy pragnień. To mówi wpierw uczniom nowinę o zmartwychwstaniu. Oni są przerażeni. To jest jednak prawda? Czy trzeba przejść przez Wielki Piątek, żeby dojść do niedzieli zmartwychwstania? To jest naprawdę prawda? To jest przerażające dla nich. Zmartwychwstał, to znaczy i my mamy wejść na krzyż. Musimy dotknąć cierpienia. Musimy umrzeć. Bo żeby panować, trzeba stać się niewolnikiem. By żyć wiecznie, trzeba umrzeć docześnie. By prawdziwie kochać, trzeba cierpieć. Uczniów to przerażało, dlatego wątpili, dlatego ich pokój był zburzony. Woleli wątpić. Dla dzisiejszego świata także nowina o zmartwychwstaniu nie jest dobrą nowiną. Przecież cały czas walczą z Jezusem, walczą z Kościołem, bo Jezus zawadza, bo Jezus cały czas mówi idź pod prąd. Jezus mówi nie ulegaj egoistycznym pragnieniom, nie patrz tylko na siebie, nie tylko by mi było dobrze. Więc wolą z nami walczyć, wolą się nie nawracać, tak? Wolą iść w zaparte. Chrystusa nie ma, Chrystus nie zmartwychwstał. Ale i dla nas przecież często nowina o zmartwychwstaniu tak naprawdę nie jest dobrą nowiną. Bo to znaczy, że mam kochać tych, którzy mnie nie kochają, którzy mnie zabijają. To muszę się nawracać, muszę rezygnować z siebie. Więc w pierwszym zderzeniu, w tej nowinie o zmartwychwstaniu, tak naprawdę w uczniach i w nas rodzi się takie pytanie, tak? Coś niszczy mój pokój. Ojej. I teraz, kiedy zaowocuje we mnie pokój Ducha Świętego? Bo jednak nowina o zmartwychwstaniu jest nam konieczna. Bo to, że doświadczam ukrzyżowania, to jest bardzo ludzkie, bardzo zwyczajne, bardzo codzienne. Każdy z nas doświadcza jakichś kłótni w domu, nieporozumień, doświadczamy grzechu, upadamy w ten grzech. Raz po raz doświadczamy konieczności jakiejś śmierci. Trwamy w czasie, kiedy nadal panuje epidemia. Coś jest niezależne od nas. Ludzie cierpią, chorują. Cały czas do nas tylko nowe wiadomości dochodzą o jakichś drastycznych, dramatycznych sytuacjach w naszych rodzinach, w naszym narodzie, na świecie. Bo ukrzyżowanie to jest coś ludzkiego, codziennego, czego doświadczamy. Natomiast zmartwychwstanie to jest coś boskiego. To nam daje nadzieję. Dlatego nowina o zmartwychwstaniu, choć początkowo jest trudna, bo znaczy, że muszę się przemienić, to jednak jest mi konieczna. Bo to oznacza, że kiedy wejdę na drogę przemiany, kiedy doświadczam krzyża, doświadczam cierpienia, doświadczam jakiejś słabości w życiu, doświadczam ukrzyżowania, to będzie zmartwychwstanie. To Bóg mnie podniesie, to Bóg mi pomoże. To Bóg mnie przeprowadzi przez to doświadczenie. I ta nowina daje prawdziwy pokój. Kiedy zapraszam Boga do mojego krzyża, kiedy nie uciekam od tej prawdy, nie wątpię, ale mówię, wierzę, Panie, to przynosi błogosławiony owoc, właśnie owoc pokoju. Owoc, że Bóg wyprowadzi wszystko. Tak jak słyszymy dzisiaj w Ewangelii, oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. To jest obietnica pełna pokoju, pełna nadziei. I taką obietnicę w nas może czynić Duch Święty, który napełnia nas prawdą o zmartwychwstaniu Chrystusa.
Panie Jezu Chryste, Ty zapowiedziałeś Ducha Świętego wierzącym w Ciebie. W każdym z nas obmytym wodą chrztu powtarza się ten cud, który zapowiedziałeś. Wytryska z głębi naszych dusz strumień życia nadprzyrodzonego, którego źródłem jest Duch Święty. On oświeca nas światłem wiary, budzi nadzieję zbawienia i rozlewa w sercach miłość. Duch Święty uczy nas też modlitwy. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Cała nasza świętość, nasze osobiste podobieństwo do Ciebie, Chryste, ma źródło w Duchu Świętym, który w nas mieszka. Dlatego wierząc w to wołamy, niech nas uświęca Duch Twój, o Panie. Niech Twoje Słowo, Chryste, zamieszka w nas w obfitości, abyśmy składali Tobie dziękczynienie w psalmach, hymnach i pieśniach pełnych ducha. Niech nas uświęca Duch Twój, o Panie. Ty nas uczyniłeś przez Ducha Świętego dziećmi Bożymi. Daj nam, abyśmy w tym samym Duchu razem z Tobą nieustannie wielbili Boga Ojca. Niech nas uświęca Duch Twój, o Panie. Połącz nas ze sobą Duchem Twoim, aby nas nigdy nikt od Twojej miłości nie odłączył, aby nie odłączyło nas utrapienie, ucisk ani prześladowanie. Niech nas uświęca Duch Twój, o Panie. Panie, który przenikasz, iż znasz serca ludzkie, prowadź nas zawsze drogą szczerości i prawdy. Niech nas uświęca Duch Twój, o Panie. Spraw, prosimy Cię, Wszechmogący Boże, niech zajaśnieje nad nami blask Twojej chwały, a Duch Święty niechaj Twoim światłem umocni serca tych, którzy odrodzili się przez łaskę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.